Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat. Witamy w magazynie Bez Hamulców i zaczynamy od relacji z indywidualnych mistrzostw Polski oczami Macieja Kuciapy. Przekażemy najciekawsze informacje ze świata czarnego sportu. Przypomnimy również najbardziej spektakularne wypadki minionego sezonu z udziałem rzeszowskich zawodników. Oczywiście nie może także zabraknąć relacji z wyjątkowego memoriału imienia Eugeniusza Nazimka. W sobotę w Lesznie rozegrano finał indywidualnych mistrzostw Polski. Udział w nim zapewnił sobie m.in. kapitan rzeszowskiej drużyny Maciej Kuciapa. Starałem się przygotować po tych nieudanych występach, starałem się porobić korekty przed tymi zawodami. Trenowałem w Rzeszowie, spodziewałem się przyczepnego toru, ale niestety ten tor był bardzo przyczepny i niestety nie zdołałem dopasować motocykli praktycznie. Nie mogłem sobie poradzić na tym torze. Moje motocykle nie spisywały się tak, jakbym tego chciał, żeby mógł nawiązać walkę, także szkoda bardzo. No niestety, nie udało się nawiązać walki i z tego najbardziej ubolewam. Ostatecznie w sobotnich zawodach Maciek najczęściej dojeżdżał na metę na trzeciej pozycji. Najlepszym rezultatem było drugie miejsce w 11 wyścigu, kiedy pokonał Patryka Dudka, a Marcin Jędrzejewski miał defekt motocykla. Na mecie jako pierwszy zameldował się Piotr Protasiewicz. Gwiazdą zawodów był oczywiście Jarosław Hampel, który po 11 latach od pierwszego startu w finale indywidualnych mistrzostw Polski po raz pierwszy sięgnął po złoto. Z pewnością jest to zasługa świetnej formy tego zawodnika i perfekcyjnej znajomości własnego toru. Z drugiej jednak strony na starcie nie pojawił się na przykład Tomasz Golob, który po ostatnim upadku w Grand Prix nie powrócił jeszcze do pełni formy. Hampel musiał sobie jednak poradzić z Grzegorzem Balaskiem, Piotrem Protasiewiczem czy świetnie radzącym sobie młodzieżowcem Przemkiem Pawlickim. Rywalizacja najczęściej kończyła się już na wyjściu z pierwszego łuku i mały aż do mety nie oddawał już prowadzenia. Przed 20 biegiem Jarkowi brakowało już tylko jednego punktu, by cieszyć się tytułem najlepszego polskiego żużlowca. Jednak i tym razem pozostawił rywali z tyłu, zdobywając w całych zawodach komplet 15 oczek. Na drugim miejscu znalazł się Przemysław Pawlicki, który w dodatkowym wyścigu okazał się szybszy od Piotra Protasiewicza i Grzegorza Walaska, który zaliczył defekt maszyny. W ten sposób brąz powędrował do rąk Protasa, a Walasek musiał zadowolić się czwartym miejscem. Huśtawkę nastrojów przeżywa zawodnik Unii Tarnów Krzysztof Kasprzak. Zarząd klubu najpierw go zawiesił, a potem odwiesił w prawach zawodnika. Nerwowo w Tarnowie przed barażami. Zespół My Riot, którego liderem jest Piotr Glaca Mohamed, nakręcił wreszcie na Stadionie Stali Gorzów teledysk do wykonywanego razem z raperem Peją utworu Sam Przeciwko Wszystkim. Gorzowska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci Mateja Feriana. Dodatkowe badania potwierdziły pierwotną diagnozę, która mówiła o tym, że żużlowiec przedawkował narkotyki. Siódme miejsce z dorobkiem 8 punktów zajął Dawid Lampart z PGM Armii Rzeszów w rozegranym w piątek 2 września w Gorzowie Wielkopolskim w finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Ryzyko wkalkulowane jest w występy na torze. Wypadki, karambole i zderzenia są od zarania tego sportu stałym elementem widowiska. I choć prawdziwy kibic nie czeka na nie, to po latach są długo dyskutowane. Postanowiliśmy dzisiaj przypomnieć trzy najbardziej spektakularne i groźne momenty podczas występów drużyny PGE Marma. Wszystkie zakończyły się w miarę szczęśliwie dla ich uczestników, a było się nawet bez kontuzji. Na początek mecz PGE Marma z Unibaksem Toruń. W 14 biegu spotkania doszło do karambolu z udziałem Adriana Miedzińskiego oraz Rune Holty. Holta atakował Chrisa Harrisa, który przewodził stawcy. Brytyjczyk wypchnął holtańskiego pod bandę,
a ten wpadł z impetem na Adriana Miedzińskiego. Obaj zawodnicy z ogromnym impetem uderzyli o tor. Warto przypomnieć, że po wtórce biegu Miedziński zanotował na swoim koncie zwycięstwo. A to również 14 bieg, tylko w spotkaniu PGE Marma, Kejlum Stalgorzów. Na ostatnim łuku przedostatniego wyścigu przeszarżował Rafał Okoniewski, który za wszelką cenę chciał wyprzedzić Nilsa Iversena. Okoń zahaczył o motocykl jadącego na drugiej pozycji Kuciapy i spowodował jego upadek. Znakomitym refleksem popisał się Iversen, który o centymetry minął upadającego zawodnika z Rzeszowa. Maciej Kuciapa szczęśliwie wstał o własnych siłach i przy aplauzie publiczności udał się do parku maszyn. W pojedynku rewanżowym rozegranym w Gorzowie krew w żyłach kibiców zmroził karambol w 15 biegu. W kraksie uczestniczyli Golob, Zagar i Harris. Golob i Harris tor opuścili w karetkach. Mistrz świata jako sprawca upadku został wykluczony z powtórki, a niezdolny do jazdy w niej był Zagar. Warto zwrócić uwagę na refleks Chrisa Harrisa, który swoim manewrem najprawdopodobniej uchronił Tomasza Goloba od poważniejszych urazów. To była niezwykła impreza. Tegoroczny memoriał imienia Eugeniusza Nazimka połączono z 60-leciem istnienia sekcji żużlowej Stali Rzeszów. Stąd jeszcze przed zawodami w parku maszyn pojawiło się bardzo wielu znanych przed laty zawodników. Spotkać było można m.in. Janusza Ślączkę, Romualda Janusza, Andrzeja Surowca, Ryszarda Romaniaka, Janusza Stachyrę, Marka Kępę, Piotra Winiarza, Dariusza Śledzia oraz obecnych mechaników Waldemara Bednarskiego i Dariusza Rowińskiego. Dodatkową atrakcją miały być występy na torze, a przecież ich rozbrat z jazdą na motocyklach trwa już lata. To był jesień 2004 roku, mecz Stali Gorzów z TŻ-em Sitma Lublin. Wtedy zrobiłem 9 punktów, wygrałem ostatni bieg, nominowany 14 z Klibem, z Paluchem i na tym zakończyłem karierę. No, jako zawodnik to w 2007 roku, także no, jakiś czas już upłynął. Ale kurczę, impreza jest taka, że no, ja myślę, że to będzie fajny akcent, jak tutaj wśród starszych kolegów, razem ze starszymi kolegami sobie wyjedziemy i ja myślę, że to, no może akurat nie moja obecność, bo pewnie moją obecność to tutaj kibice pamiętają, ja jeszcze jak byłem zawodnikiem, natomiast wielu starszych kolegów no dawno nie miało szansy przypomnieć się kibicom. Ja dzisiaj po 6 latach założyłem kombinezon bez żadnych ochraniaczy, bez niczego, bo wiadomo, no, przytyłem ponad 25 kilo, także no nic nie weszło. Powiem panu szczerze, że nie wiedziałem, że jest taka możliwość, że można byłoby wystartować. Gdybym wiedział o tym wcześniej, być może poczyniłbym jakieś starania w tym kierunku, żeby coś zrobić, żeby jednak się dzisiaj przewieźć. Wiadomo, każdy zawodnik musi się utożsamiać z własnym klubem, bo tutaj stawia pierwsze kroki. No jest to wychowankowie, na pewno dawniej tworzyli tą drużynę i myślę, że to były fajne czasy. Sport się troszeczkę zmienił, już teraz coraz rzadziej jest tak, że jest większość wychowanków w klubach, także no, trzeba się z tym liczyć. Kibice z ogromną radością czekali na wyjazd Piotra Winiarza, który po ciężkiej kontuzji przed laty znów przewdział żużlowy strój. Popularny siwy dostał wskazówki od swojego taty co do stylu jazdy. Mam powiedziane, że się nie mogę składać, zobaczę, czy się nie będę składał. Może tam na troszkę gazu się będę składał, mam powiedziane, że mam się nie składać. Zobaczymy, jak to będzie. Gdy Piotrek wyjechał na tor, nie było na stadionie chyba kibica, który nie poczułby ogromnego wzruszenia. A sam zawodnik był chyba w tym momencie najszczęśliwszym z ludzi. Powszechny zachwyt wzbudził swym występem Janusz Stachyra, który w takiej formie mógłby wzmocnić niejedną drużynę. Jeżeli chodzi o sylwetkę, no to jakiś tam sportowy tryb życia się prowadzi. Zwłaszcza, że Dawid jeździ i trochę mu pomagam i nie ma czasu. Po prostu jest tyle roboty, wiadomo, przy sprzęcie, że cały czas non stop robota i nie ma czasu nawet przytyć. Ponieważ niedzielne zawody kończyły tegoroczny sezon żużlowy w Rzeszowie, sporo rozmów dotyczyło oceny występów PGE Marmy w Ekstralidze.
Myślę, że drużyna pojechała na w miarę dobrze. Piąte miejsce to w miarę dobrze. Na przyszły sezon o medal będzie walka, to musi być o medal walka i myślę, że będzie. Na ten sezon naprawdę udany był, każdy cały, nikomu się nic nie stało. To jest najważniejsze, że nikomu się nic nie stało. No śledziłem na bieżąco wszystkie mecze. No nie był to najlepszy sezon, niektórzy zawodnicy mieli słaby sezon, ale cieszmy się z tego, co osiągnęli. No na pewno można było więcej osiągnąć, ale można było też mniej. Jeżeli chodzi o skład, no to na całej linii można powiedzieć, że zawiódł Chris Harris, Lee Richardson. No kłopoty miał, z początku jechał Maciek Kuciapa, później się gdzieś zagubił. Trudno mi ocenić, nie byłem bliżej, nie widziałem, co było powodem. Bo wpadki też miał, kramp po Grand Prix, no trzeba się z tym liczyć. Zaskoczył trochę Rafał Okoniecki, bo trzeba powiedzieć, że nieźle się prezentował, można powiedzieć, że spełnił swoje oczekiwania, ale no cóż, ta liga była taka, że właściwie nikt nie spadał, jechało 2-3 drużyny o medale i te drużyny zostały w grze, te, o których się mówiło w zimie. Bezpośrednio przed memoriałowymi zawodami, zasłużonym dla rzeszowskiego Speedwaya działaczom, byłym i obecnym zawodnikom, osobom funkcyjnym i trenerom wręczono liczne puchary, medale i dyplomy. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Janusza Sachyrę. Wspomniano również sukcesy jednego z najwybitniejszych rzeszowców w historii, Floriana Kapały, który w latach 1958-1967 reprezentował Stal Rzeszów. A potem zaczęło się ostatnie w tym sezonie ściganie na rzeszowskim torze. Sporo emocji było już w pierwszym biegu turnieju. Zawodnik kolejarza Opole, Marcin Rępała, bardzo dobrze rozegrał pierwszy łuk i przez dłuższą chwilę przewodził stawce. Jednak na drugim okrążeniu świetnym atakiem przy kredzie popisał się kapitan PGE Marmy Maciej Kuziaba, który bez większych problemów wyprzedził swojego rywala i dowiózł do mety 3 oczka. W wyścigu ósmym pasjonujący bój na torze stoczyli Rafał Okoniewski i Tomasz Rępała. Obaj żużlowcy nie odpuszczali i jechali w bliskim kontakcie przez dwa okrążenia. Ostatnie kółko lepiej rozegrał popularny Okoń i to on wygrał cały bieg. Rundę zasadniczą, która składała się z 12 wyścigów, wygrał Rafał Okoniewski 10 punktami. Jednak zgodnie z regulaminem turnieju o zwycięzcy memoriału imienia Eugeniusza Nazimka zdecydować miał bieg 13. W nim udział wzięła najlepsza czwórka zawodników z rundy zasadniczej. Dodatkowo żużlowcy mieli walczyć o puchar 20-lecia firmy Marma Polskie Folie. Na starcie stanęli więc Okoniewski, Kuciapa, Stachyra i junior rzeszowskiego klubu Dawid Lampart. Spod taśmy jak z katapulty wystrzelił Rafał Okoniewski i to on bez większych problemów wygrał bieg. Drugie miejsce przypadło Lampartowi, a trzecie po pechu Macieja Kuciapy, defekt motocykla na trzeciej pozycji, zajął Dawid Stachyra. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat.